Dzień dobry w piąteczek, w piątunio. Dzień dobry, Kamil. Witam Ciebie, Beato, jak zawsze serdecznie i dziękuję za kolejne zaproszenie do rozmowy oraz pozdrawiam wszystkich widzów nas oglądających. Słuchajcie, no znowu mi się udało, tak? Nam się udało dotrzeć tutaj do Was z małą, z rozmową. Na początku chcę powiedzieć, słuchajcie, wszyscy, którzy będzie tutaj oglądacie ze Stanów, książki Kamila już są u mnie, także jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę o informację, czy pod postem, czy na prywatną wiadomość, już mogę wysyłać. Dziewczyna z Chicago, która zamówiła, pisała do mnie, ja napisałam, jeszcze nie odpisałam do ciebie wczoraj, bo sprawdzę dzisiaj koszty wysyłki, tak? Bo tutaj tak mamy, że na terenie całych Stanów Zjednoczonych jest ta sama, słuchajcie, to taka ciekawostka też dla Polaków, ta sama cena, czyli nieważne, czy ja wysyłam na drugą ulicę, czy ja wysyłam na Alaskę, słuchajcie, cena jest taka sama. To jest też niesamowite, bo wiem, bo olejki wysyłałam swojego czasu bardzo, bardzo dużo i tak to było. Okej, więc dzisiaj przygotowaliśmy. Chciałam wypytać Kamila o kwestii, najpierw zaproponowałam temat obfitości, ale wiecie co, to jest jakby taki mniejszy kawałek tego tematu, czyli kreowanie swojej rzeczywistości, bo to jakby to jest elementem tej naszej obfitości. Jak jesteśmy w tym procesie obfitości, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, to trzeba jakby wykreować sobie tą rzeczywistość. I jak tam dojść, tak? Może zajmiemy się tym. Czyli tak, na przykład jesteśmy, nie wiem, irytuje nas coś, to przychodzimy do domu, tak? Jesteśmy w danym otoczeniu, czy wśród naszych znajomych, czy do domu, przepraszam, to wśród bliskich, czy na przykład włączamy telewizor, czyli powtarzamy te czynności, które robiliśmy do tej pory, no i teraz i znowu włączamy dany kanał, wiadomości i wczoraj się irytowaliśmy na to, tydzień temu robiliśmy to i znowu dzisiaj to robimy. Na czym to polega? Dlaczego to sobie robimy? To też jeszcze zależy od tego, jak kto jest zaangażowany w rozwój świadomości, bo to generalnie robi dużo ludzi. Z jednej strony ludzie, którzy są zaangażowani w rozwój świadomości, też tego typu rzeczy robią i to nawet może być jeszcze też w innych aspektach. To nie tylko musi być tam telewizja czy coś, tak samo na przykład może być z dietą, że ktoś ma jakieś tam w sobie cele, intencje, aby się odżywiać w konkretny sposób, taki lekki, wysokowibracyjny, ale też czasami sam nie wie czemu na przykład sięga po inne rzeczy, tam jakieś bardziej takie obciążające ciało i tak dalej, więc to tego typu właśnie wzorzec to jest w różnych właśnie dziedzinach życia, aspektach, to tak samo na przykład jeśli chodzi o znajomości, że często też ludzie, którzy się rozwijają świadomie, spotykają się z takimi ludźmi, o których wiedzą, że ta ich obecność tych ludzi jakoś tam zaniża tą wibrację, a mimo wszystko jakoś tam się spotykają i z jednej strony tego nie chcą, z drugiej strony to chcą, skoro to robią, więc takie coś to jest bardzo powszechne. Mi się wydaje, że to jest spowodowane głównie tym, że jak już mówiliśmy wcześniej na temat podświadomości, że to są mimo wszystko programy, wzorce, które są najgłębiej osadzone w podświadomości, że to stamtąd się bierze takie po prostu trzymanie się czegoś, czego nie chcemy. To też zależy od tego, jakie są akurat wahania energetyczne, jeśli chodzi o przestrzeń, czyli o te energie, które są też rezonans Schumana i tak dalej, bo na przykład czasami jest tak, że uda nam się dłuższy czas utrzymać taką czystość, w sensie, że tą czystość też intencji działania, że idziemy tą swoją ścieżką fajnie, tak jakbyśmy chcieli, a potem taki dzień przychodzi właśnie dzień, czy okres nawet trochę dłuższy, że jednak nas ściąga w dół, czy to właśnie wchodzimy w te wiadomości, no czy tam cokolwiek innego, więc to też ma na to wpływ sama przestrzeń, to też nawet jeszcze chodzi o wpływy księżyca, to wiadomo, tam jest wiele różnych źródeł, skąd to może przychodzić, więc to jest też taki aspekt, skąd to się może brać. A czemu sobie tak robimy? No, moim zdaniem robimy tak sobie, ponieważ jesteśmy cały czas w procesie jak wzrastania, jesteśmy dalej jedną nogą w tym trzecim wymiarze, mniej lub bardziej. Też każdy człowiek jest inny, że jednej osobie łatwiej będzie po prostu taką czystość
czystość, samodyscyplinę, też jakąś taką wewnętrzną higienę energetyczną utrzymać, a komuś innemu ciężej. To na przykład jak może być nawet w sporcie taka analogia, żeby to fajnie opisać, jak jest jakiś trening, na przykład dzieci mają trening w piłkę nożną, coś uczą się nowego ćwiczenia, to trener tam da jakieś nowe ćwiczenie, no to jedno dziecko może to załapać za pierwszym razem, drugie za drugim razem, trzecie za piątym, jeszcze inne za dziesiątym w końcu, więc też każdy człowiek jest inny, jakby też ma, no, łatwiej komuś może być sobie to utrzymać, a komuś może być ciężej, więc to też warto wziąć pod uwagę, że to też każdy jest inny, więc na to tak fajnie spojrzeć. No a robimy to sobie głównie temu, ponieważ no, w dalszym ciągu jeszcze nie ma w nas takiego silnie zbudowanego pola wewnętrznego, jeśli chodzi właśnie o tą wewnętrzną moc, jeśli chodzi o taką niezależność, suwerenność nad samym sobą, czyli w sensie panowanie nad czy to emocjami, na tym takim poziomie podstawowym, myśli i emocje, a w dalszym ciągu to się przekłada na zachowanie, na działania też, ponieważ no, każde działanie to też się tam bierze z myśli i emocji gdzieś tam głębiej w nas osadzonych. Więc no, po prostu jest to proces taki, przez który przechodzimy. No a źródło głównie to jest właśnie podświadomość tego, co ja to tak rozpoznaję. Mhm. No wiecie, tu mi przychodzi teraz na myśl takie przysłowie nasze, kolejne nasze piękne, słuchajcie, cała mądrość narodu jest zawarta w przysłowiach polskich i bardzo często się nimi posługuje. Wszelkie zło z niewiedzy płynie, tak? Czyli na przykład tak. Tu mi przychodzi, że nie wiemy, czyli brak wiedzy na ten temat, jak to działa wszystko właśnie, bo jeżeli ktoś, tak, działamy po prostu na automacie, jeżeli coś cię irytuje, denerwuje, to odetnij się od tego, dlatego że zapraszasz to do swojej przestrzeni, tak? Oglądam tą telewizję, coś mnie irytuje, no to po co się tak katujesz na następny dzień, jeżeli chcesz coś innego, tak? Ta powinniśmy tak, bardziej zaufać tej świadomości naszej. Tej, nie wiem, intuicji, no i też wiedzę jakby mieć do tego, że jak to działa wszystko. Tak, znaczy wiedza równa się świadomość i to na przykład też taką można zrobić samą drabinę, skalę poziomu świadomości, bo na przykład na tym niższym poziomie świadomości, gdzie panuje właśnie nieświadomość, bardzo mała świadomość, to zazwyczaj ludzie nie są nawet świadomi tego, że myśli tworzą rzeczywistość, że to nad czym się skupiamy, powołujemy, przyciągamy do własnego życia, więc na takim poziomie świadomości tego typu działanie, zachowanie właśnie, gdzieś pakowanie się w jakieś niskie energie w jakikolwiek ten sposób jest powszechne, ponieważ no nie ma tej świadomości. Później też jest, idąc w górę już tymi poziomami świadomości, to jest taki też jeszcze etap później, że już się ma tą taką świadomość częściową, mniej lub bardziej taką głęboką tego, że jak to wszystko działa, jak to wszystko jest, jak to wszystko kreujemy, ale też w dalszym ciągu jeszcze nas często będzie ściągało w tego typu właśnie doświadczenia, jakieś zachowania, działanie, gdzie będziemy wchodzili w jakieś takie niskie tutaj właśnie wzorce różne. No to jest taki etap jakby odrywania się, po prostu pierwsze kroki stawiania się, odrywania od tego trzeciego wymiaru, więc to jeszcze siłą rzeczy ten magnes trzeciego wymiaru nas będzie często ściągał do tyłu. I później jeszcze im wyższy poziom świadomości, to też jeszcze takie właśnie przyciąganie tego trzeciego wymiaru jest częste, no już mniej częste niż wcześniej, ale jeszcze ono występuje. No zależy dla kogo, tak? Tak, wiadomo, no, dokładnie, ale to w tym kierunku jakby idzie, żeby z każdym tam kolejnym już miesiącem czy rokiem iść w górę na tej drabinie świadomości, no i później to już człowiek taką zyskuje też wewnętrzną właśnie moc, wolność, suwerenność, jakkolwiek to nazywając, że już jest w stanie sam panować, decydować, zarządzać sobą w ten sposób, aby wybierać, co, czemu poświęca uwagę, jakie działanie podejmuje, jakie w sobie myśli tam pielęgnuje, hoduje, jak też właśnie, jaki jest związek z emocjami, jak panuje nad emocjami, więc to wszystko to są poziomy świadomości. No ale to też właśnie u ludzi świadomych jest taki etap teraz właśnie, to w takim po prostu momencie jesteśmy jeszcze jako też zbiorowość, że często ten magnes właśnie trzeciego wymiaru nas tam mniej lub bardziej ściąga i to też nie jest to coś złego, bo to komuś się może wydawać, że no skoro ja tu tak się fajnie rozwijam, już jestem na dobrej drodze, wszystko fajnie się układa, a tu znowu wpadłem w jakiś taki dołek właśnie, czy to te wiadomości, no, czy właśnie jakikolwiek inny, to też nie znaczy, że my jakby się cofamy w tym momencie, że jakby robimy krok w tył po prostu i wracamy do jakiegoś tam starego punktu, w którym byliśmy,
to po prostu jest taka sinusoida, że to tak proces przebiega, że raz właśnie idziemy w górę, raz w dół, ale mimo wszystko ta sinusoida, ona idzie coraz wyżej jakby w górę, że dalej są takie spadki, ale jak tak porównamy właśnie siebie, nawet w takim spadku będąc w tej dolnej części sinusoidy, siebie samych właśnie z sobą sprzed roku, tam czy sprzed kilkoma laty, no to mimo wszystko będziemy już wyżej, jeśli chodzi o poziom świadomości. Nasza też energetyka, wibracja generalnie jest wyżej. No i ten tak proces wygląda, że on idzie w górę, ale taką sinusoidą, więc nawet te takie dołki, które są, to siłą rzeczy one też, jak to się zestawi właśnie z przeszłością, to one też są jakby już na wyższym, są w wyższym miejscu, więc to też tak fajnie na to spojrzeć, myślę. Rozumiem. Czyli tak, przede wszystkim obserwować, co nam służy, co nam nie służy, tak? Tak, tak. Czyli bądźmy w takiej obserwacji. No i druga rzecz, co tutaj napomknąłeś, ja już mówię, to pociągniesz temat, bo ja już nie będę się musiała odzywać. Wspomniałeś o emocjach, bo to też bardzo, to jest też ten element, który nas zrzuca. A przecież no, my mamy wiedzieć, że dzieje się to po coś, tak? Żebyśmy panowali nad tymi emocjami. Tak, tak, tak. To tak wygląda, bo też no, emocje to jest też program pewien. Zawsze za emocją też się kryją jakieś głębsze przekonania, głębsze programy, głębsze wzorce. I dana emocja, którą doświadczamy, powoduje też, że my widzimy rzeczywistość przez filtr tej emocji, czyli po prostu no, widzimy, jak na przykład się, nie wiem, zezłościmy, no to jak spojrzymy dookoła siebie, no to wszystko, na co tam patrzymy, może nie wszystko, ale dużo rzeczy nas będzie wtedy jakoś drażnić po prostu. Jak jesteśmy weseli na przykład, no to nawet te rzeczy, które nas zazwyczaj drażnią, jak na nie spojrzymy, będąc w takim dobrym nastroju, dobrym humorze, to tam jakoś oko przymykamy, ręką machniemy, że a tam nie jest tak źle, jak tamten. Więc generalnie jak jesteśmy smutni, to też nam się rzeczy takie wydają inne w danym momencie niż właśnie w innym stanie takim uczuciowym. Jak jesteśmy smutni, to na przykład takie wszystko się wydaje jakieś bez celu, bezsensowne tam na przykład tak dalej, więc emocje to są takie, tak samo te takie już wyższe emocje, czyli uczucia, to są po prostu filtry, przez które widzimy rzeczywistość. One też mogą właśnie nas jakoś ściągać, pchać ku temu, aby wchodzić w takie różne niskowibracyjne zachowania, działania, jak właśnie tam telewizja, czy sięganie po żywność właśnie taką niezdrową, czy też szkodzącą może, czy tam cokolwiek innego, więc w dużej mierze za tym się kryją emocje, za nimi się kryją przekonania, to wszystko gdzieś jest głęboko pod świadomości, no a żeby, jak fajnie wspomniałaś, żeby rozpocząć taką praktykę jakoś, aby się z tego wyzwalać, aby tą taką w sobie zbudować większą wolność i kontrolę nad samym sobą, no to ten poziom podstawowy, bez którego się nie ruszy, to jest właśnie obserwacja swoich myśli i emocji, czyli jak rozpoczęcie takiego w sobie procesu odzyskania tej suwerenności nad myślami i emocjami, panowanie, bycie świadomym tego, o czym myślimy, jakie są w nas emocje, a także świadomość tego, jak dana myśl, dana emocja, dane przekonanie, które obecnie doświadczamy, jaką ono stwarza rzeczywistość, czyli jaką kreację w nas otwiera po prostu, no bo to każda myśl ma moc twórczą, tak samo emocja, uczucia i ona siłą rzeczy przyciąga do naszej rzeczywistości podobną wibrację, podobne właśnie doświadczenia, więc to jest taki pierwszy krok, żeby właśnie jakoś sobie tę taką wolność zbudować. W ogóle fundament moim zdaniem rozwoju świadomości, samoobserwacja własnego umysłu, własnych myśli, własnych emocji. No i jak na tym etapie jakieś się uczyni postępy, uda się zbudować w taką właśnie suwerenność, to wtedy też człowiek zyskuje automatycznie, z tego co tak zaobserwowałem sam po sobie, większą taką też siłę, większą moc decydowania, tak to nazwę, aby móc wybierać takie działania, takie czynności, takie doświadczenia, które się chce po prostu, że no bardziej panuje człowiek nad samym sobą, więc to też taki jest fajny związek. Tak. No tutaj jeżeli mamy to, wiecie, tą emocję na przykład, szczególnie jeżeli to nas zrzuca na dół, czyli te negatywne emocje, jesteśmy już, wiecie, w tak zwanym dołku, zdenerwowaniu, tu już takie, po pierwsze zamykamy się, blokujemy tą energię z zewnątrz, no i teraz co, i chcemy się, mamy takie, nie wiem, człowiek może ma takie, nie wiem, sadystyczne upodobania, żeby się babrać w tym, wiecie, w tym bólu, tak? Czyli zaczynamy ściągać, zawsze nam ta uwaga idzie za tym, co jest w nas. Czyli zaczynamy obserwować mnóstwo tych rzeczy i jakby jeszcze więcej dokładamy sobie do tego. No i teraz pytanie, czy my to chcemy, tak? Co możemy z tym zrobić?
Raczej takie zachowanie właśnie autodestrukcyjne, sadystyczne, jak powiedziałaś, to też jest program. To jest po prostu wyuczona, wgrana, wytresowana, tak to można nazwać brzydko może, jakaś taka reakcja w nas, takie działanie, żeby po prostu się z tym czymś, co ciężkiego doświadczamy, związać, jakoś jeszcze w sobie tego więcej, szukać, generować siebie. Jest to nic innego niż program. Jest to też takie zbiorowe uwarunkowanie, w którym ludzkość mocno siedzi po uszy, tak to można nazwać. To też tam swoją w tym rolę odegrały religię, właśnie to takie programowanie typu moja wina, więc to też jest kierowanie tej energii. Wina jest bardzo nisko wibrująca, energetyczna, czyli kierowanie tej energii ku sobie, to powoduje, że gdzieś tam podświadomości tej zbiorowej też takie się potem rodzi działanie, że jak coś w sobie mamy innego nisko wibrującego, inne uczucie, inną emocję, czy jakieś inne takie działanie, to też będziemy tego pchali więcej w siebie jeszcze. Więc jest to program, to nie jest tak, że to jest coś, z czym trzeba żyć i czego nie można zmienić. Jest to kwestia po prostu rozpoznania jako programu, takiego pewnego wzorca działania czy reagowania. I to właśnie można zmienić, tylko to trzeba tego chcieć. I to też jest taka fajna sprawa, że tak zauważyłem, że dużo ludzi nawet może o tym nie wie, ale poniekąd gdzieś tam część ich lubi tkwić takim czymś, no bo to siłą rzeczy jest to i śmieszne, i smutne generalnie. Przepraszam, że się śmieję, ale właśnie na jednej z grup chłopak napisał, nie wiem czy, o nie, tutaj chyba go nie ma na grupie, chłopak napisał, że jest taki młody chłopak, że jest bardzo samotny i że nie ma znajomych i nie ma ludzi. No to ja mówię, zobaczę, co tam u niego siedzi. No i napisałam do niego, że no a dlaczego tak się czujesz, a z czym jest spowodowane? Wiecie co, no rzadko jakby się odzywamy, on od czasu do mnie pisze i jego życiem, jego myślą przewodnią, wypełnioną sferą po brzegi jest jego choroba, jego zdrowie. Tak w zasadzie on nie jest tak za bardzo chory, bo ja widzę, że te choroby się mnożą i co chwila jest wyciągane inne, a to alergia, a to ból serca, a to złe samopoczucie, a to gorączka, która się przeradza i w zasadzie on co chwila, i to jest tematem jego głównym, on w zasadzie nic nie pisze, tak, innego, tylko o, bo pograł na czymś tam i później już bum, wieczorem choroba, czyli no cały czas przebywanie. I tak jakby no próbuje przebić ten pancerz, żeby skierować jego uwagę, słuchaj, a może byś czymś się zajął, co lubisz robić, no oprócz gier, tak, oczywiście, bo to też no można, ale bez przesady. No i co, tak jak właśnie powiedziałeś, że wypełnia całą przestrzeń jego to, sam tak, sobie to robi, tak. Nawet nie zdając sobie sprawy, bo on jest tak głęboko tam zanurzony w swoim właśnie babu, który jest wypełniony chorobami, alergiami, Że nawet tego nie zdaje sobie sprawy. No to tak wygląda, ale to bardzo duża ilość ludzi podobne ma babul, bańki w sobie, tylko że tam mogą być czymś innym. No ale tak, to zawsze się ostatecznie odnosi do podświadomości człowieka, że w przypadku z chorobą właśnie, czemu akurat człowiek w tym danym przypadku ma w sobie taki program właśnie, aby chcieć być chorym, aby jakoś o tej chorobie mówić, aby nią się karmić. To też może być cała masa przekonań, każdy człowiek jest inny, które się kryją właśnie w podświadomości. To może być to, że chce na siebie uwagę większą zwrócić, może być to, że czuje się jakoś, że za mało mu się też za mało opieki, troski dostał też gdzieś tam od bliskich swoich. Może być też to, że nie chce brać odpowiedzialności za swoje życie, bo w momencie, jak człowiek jest chory, to wtedy może wszystko na chorobę zwrócić i też nie musi brać odpowiedzialności. No to może być, po prostu mogą być setki różnych programów przekonań w podświadomości i odnośnie choroby, ale to także odnośnie każdego innego wzorca właśnie, takiego babrania się tam w czymkolwiek, który człowiek w sobie ma, to nawet niektórzy ludzie nawet tego nie robią samym sobie, znaczy robią też, ale nawet to może być osądzanie innych ludzi, że też takich ludzi spotkałem gdzieś w swoim życiu, że większość czasu jak z nimi spędzałem, to po prostu non stop mówili na temat innych ludzi, gdzieś tam szukali innych wad, krytyki i tak się tym żywili po prostu, że tam już nawet później już brakowało im ludzi do obgadywania, wracali do tych pierwszych znowu, tam coś innego szukali. I ale takie, nigdy o sobie, tak? No nie, no właśnie nie, no to wiadomo, wszyscy winni są na zewnątrz. I to też jest takie, to jest po prostu program, jak tak na to z boku spojrzeć takim
umysłem nawet takim informatycznym, jak tutaj informatyk patrzy na ten cały świat komputerów, gdzie to też są takie programy, to tak analogicznie jest to po prostu wgrany pewien algorytm, program, wzorzec w człowieku. No i pod tego typu wzorcem człowiek działa i no to jak, to nie jest coś, bo też dużo ludzi myśli, że rodzimy się z charakterem jakimiś takimi wadami, swoimi typem osobowości i już nic z tym nie możemy zrobić na przykład. To też sporo takich ludzi gdzieś jest, że rodzą się na przykład jako dzieci z jakimś takim wzorcem właśnie autodestrukcyjnym jakimkolwiek i idą przez całe życie z tym wzorcem, nawet nie mając intencji, żeby go zmieniać, bo po pierwsze albo jest tym wzorcem im dobrze, nawet o tym mogą nie wiedzieć, albo po drugie chcą to zmienić, ale mają taki kolejny program, że myślą, że tego nie mogą zmienić, bo to już jest ich charakter i to już po prostu trzeba z tym przejść przez życie. No i później będąc starymi gdzieś tam na morzu śmierci, umierają, odchodząc z tego świata z tym samym wzorcem, który mieli za dziecka, po prostu no, nic z tym nie zrobili całe życie. Więc to jest też takie częste. No ale to generalnie, jak z tym babraniem się w błocie, to jest tak, że po prostu jako ludzkość jeszcze mocno tkwimy w tym takim zbiorowym wzorcu bycia ofiarą, bo jakiekolwiek takie babranie się, to siłą rzeczy ono nas stawia w roli pozycji takiej ofiary, że zawsze gdzieś na zewnątrz nas jest jakaś tam przyczyna tego wszelkiego zła czy cierpienia naszego, albo my sami uznajemy siebie za tą przyczynę i też taką siebie ofiarę robimy, no ale są właśnie dwie drogi wyboru, albo jest bycie świadomym kreatorem, pójście w stronę kreacji, a jeżeli tego się nie wybiera, no to ta druga bramka automatyczna to jest bycie ofiarą, więc to jest kwestia po prostu wyboru ścieżki życia, wyboru jakby bramki, przez którą chcemy przejść. No i właśnie cały rozwój świadomości z tego, co ja widzę, na tym polega, aby wziąć ster w swoje ręce i iść w kierunku właśnie takiego stwarzania świadomego swojego życia, czyli po prostu odzyskiwania tej wewnętrznej mocy decydowania o tym, co chcemy w życiu, kreowania tego, a także aby móc czuć się tak, jak chcemy, po prostu myśleć, co chcemy, więc taka jest fajna ścieżka. Okej, czyli mamy myśli, emocje, tak? Czyli już zwracamy uwagę na myśli i staramy się obserwować, czy te myśli nam służą, czy nie. Jeżeli nie służą, to jakby nie wchodzimy znowu w to, tylko no, po prostu myśli. No, myśli, czyli to, wiecie, te myśli, które przychodzą, te zdarzenia, tak? Bo to powoduje i nie wchodzimy w to. I to samo z emocjami. Jeżeli widzimy, że coś nam nie służy, że destrukcyjnie na nas wpływa, no to po prostu idziemy, zadajemy to pytanie, dlaczego mi się to wydarza, prawda? Nigdy, pamiętajcie, że wszystko też, o może warto o tym powiedzieć, że wszystko, co się dzieje wokół, to jest zupełnie, dzieje się dla nas, no bo jeżeli już jesteśmy w tej świadomości, że tylko my jesteśmy, to te rzeczy, które się dzieją wokół, to są dla nas rzeczy. My sobie postawiliśmy te na drodze i teraz jak my mamy do tego się ustosunkować? Tak, dokładnie. Jak mówisz, że my żyjemy, każdy człowiek żyje w swoim wszechświecie, każdy człowiek żyje w swojej rzeczywistości, czyli to, co widzimy dookoła siebie, jest tylko, jakby to nazwać, jest tylko takie, jaki my to postrzegamy po prostu. Wszystko jest samo z siebie neutralne i względne. No i my po prostu nadajemy wartość wszystkiemu, co czym dla nas jest. Mogą być trzy osoby obok siebie w pokoju i każda z tych osób całkiem inaczej definiować samo zdarzenie, to wydarzenie, ten sam pokój nawet, więc wszystko jest po prostu w nas i to też tak fajnie z tej strony ujrzeć i zobaczyć, że też są dwie takie, w skrócie mówiąc, dwie ścieżki postrzegania, dwie ścieżki takie możliwości, jak można życie postrzegać. Z jednej strony możemy się skupiać na tym, co nas jakoś boli, rusza, czego nie chcemy, co nas wkurza, tak dalej, zauważać w rzeczywistości, w ludziach, w sobie takie rzeczy, a z drugiej strony możemy widzieć pozytywny aspekt, nawet może nie pozytywny, to też, ale bardziej takie rozwojowe aspekty naszego tam doświadczenia obecnie. Możemy widzieć w czymś możliwości rozwoju, szanse, okazje, takie jakieś wyzwania, które pomogą nam rozwinąć świadomość, a z drugiej strony możemy widzieć w tym wszystkim przeszkody, jakieś trudności, blokady, nieszczęścia. Nawet jeżeli się coś zdarzy złego, prawda? Czyli to tym bardziej, teoretycznie to tym bardziej złego. Tak, tym bardziej, no bo to zazwyczaj te takie najcięższe doświadczenia mają w sobie też największy potencjał wywołania w nas przemiany, więc to też kwestia tego, czy my to na samym starcie zdefiniujemy jako coś właśnie złego, niechcianego, jakąś tam karę, czy nie karę, czy
to, że tam los się do nas nie uśmiecha, czy po prostu od razu będziemy chcieli w tym wszystkim wychwycić jakąś no, potencjał zmiany, rozwoju, wzrostu. Więc to jest bardzo ważne, myślę. To jest, no, to jest typ, po prostu kwestia mentalności już. To nawet nie, to jest związane ze świadomością, z duchowością, ale to nawet na takim poziomie w życiu, który się wydaje tak może mało związany z rozwojem świadomości, z duchowością, jak na przykład sport, czy biznes, gdziekolwiek, to tam jak się tam prześledzi właśnie kariery takich ludzi, którzy odnosili największe sukcesy, to zawsze ten takim czynnikiem wspólnym była ta mentalność właśnie, czy u sportowców, czy u biznesmenów, że oni we wszystkim widzieli możliwości właśnie wzrostu, rozwoju, szanse jakieś, a takie najcięższe lekcje, jak jakieś bankructwa u biznesmenów, czy u sportowców kontuzje, porażki, jakieś takie momenty właśnie też zwątpienia najcięższe, no to oni to obracali zawsze na swoją korzyść, aby z tego moc czerpać jeszcze większą siłę do dalszej pracy i rozwoju, więc no to po prostu no właśnie, kwestia jak podejścia. Może, bo wiem, że w piłkę grasz, to zatrzymajmy się tutaj, jak kontuzja na przykład może wpłynąć, tak? Teoretycznie, tak, grasz w piłkę, no tak. I nagle ulegasz kontuzji. I jak to może, no i w danym momencie oczywiście ból, tragedia, no nie mówię tam o jakichś tragicznych wydarzeniach typu złamania i tak dalej, chociaż no wszystko, kontuzją jest. I jak to może pozytywnie wpłynąć na twój rozwój, na twoją, nie wiem, no karierę, czy zdolność w tym graniu, tak? Tak, tak. Znaczy, no przede wszystkim na początku to akceptacja musi się pojawić, że to też jest taka, właśnie kontuzję można wykorzystać pod kątem wzmocnienia charakteru swojego właśnie, bo też generalnie to w jakimkolwiek sporcie to tam w dużej mierze charakter decyduje o tym, czy się sukces odnosi, czy nie. Tam umiejętności, talent swoją drogą, ale bardziej to taka ciężka praca, charakter też silna, głowa, psychika, żeby też, no to wiadomo, tam jak to w sporcie bywa. Więc kontuzję tak można potraktować, że w sensie jako taką lekcję, okazję do zbudowania w sobie większej takiej akceptacji tego, co jest, ponieważ no, nie można walczyć z tym, że się jest kontuzjowany. Znaczy no można, dużo ludzi, osób walczy z tym i gdzieś tam po prostu wchodząc w takie bagno tam emocjonalne, jakieś tam takie blokujące, no ale siłą rzeczy to tego się nie zmieni. No jak kontuzja już jest, no to ona jest i też tam czas będzie potrzebny, żeby przejść rehabilitację i tak dalej, więc to można tak wykorzystać, aby zbudować w sobie akceptację tego, co się stało. To też takie bardzo jakby znoszące, jeśli chodzi o rozwój świadomości, rozwój duchowy. A później siłą rzeczy to też właśnie, to nawet tak było w wielu przypadkach sportowców, piłkarzy, których gdzieś tam ja śledziłem, bo generalnie się mocno interesuje światem piłki, co takie kontuzje przychodzili i czytałem z nimi wywiady, to zawsze też takie się powtarzało coś, że oni na początku tak się jakby zaprogramowali, taki sobie ustawili mindset, żeby tą kontuzję widzieć jako coś, co właśnie uczyni ich mocniejszym, silniejszym, żeby wzmocniło ich od strony właśnie psychicznej, bo oni wiedzieli z góry, że fizycznie na pewien okres będą zablokowani, nie będą mogli ćwiczyć i tak dalej, będą musieli się leczyć, ale to, co mogą zrobić, mając świadomość tego, jak ważna jest w sporcie głowa, psychika, to mogą przez ten czas właśnie wzmacniać, budować sobie większą właśnie tą taką siłę psychiczną, mentalną. No i właśnie oni się na tym skupili, żeby sobie taką siłę jakby wskrzesić. No i oprócz tego później właśnie do rehabilitacji, jak już tam powoli, stopniowo dochodzili, że tam mogli coraz większą też jakby już wracać coraz bardziej do treningu, tam coraz większy zakres ruchów. To także to szło w tym kierunku, żeby cały czas być w tej takiej silnej sile mentalnej, z tym przekonaniem, że wrócę mocniejszy, że ta kontuzja uczyniła mnie jakimś lepszym, że mam teraz okazję, aby udowodnić światu, w sensie tam innym piłkarzom, kibicom, trenerowi, że kontuzja nie jest czymś, co człowieka już tam może zablokować na stałe, czy ten, tylko że jeszcze może mnie rozwinąć. I takich było wiele karier, że tak właśnie piłkarze wracali potem i odnosili sukcesy. No i myślę, że to jest taka właśnie kontuzja. Czyli to jest więcej głównie jeszcze hartowanie. Jakby to ta kontuzja spowodowała, że jeszcze więcej pracy włożyli w to, tak? Że tak, na przykład tak. Trenowali, nie wiem, normalnie trenowali dwa razy w tygodniu czy trzy, no i ten jakiś poziom tej sprawności był. A tutaj kontuzja spowodowała, że jakby musieli na tą rehabilitację więcej pracy włożyć i dzięki temu jakby dwa razy tyle musieli włożyć pracy, no i się okazało, że no nie jestem już tutaj, tylko tutaj, tak? Tak, bo oni też mieli świadomość tego głęboką, że jeżeli nie włożą w to więcej pracy,
to ciężko im będzie wrócić do poprzedniego poziomu swojego. Mając też na uwadze, że w tym czasie cały zespół trenuje, w ogóle świat piłki cały tam gra, trenuje, więc wszyscy idą w tym czasie do przodu, więc siłą rzeczy no, jedyną opcją jest po prostu dwa razy ciężej pracować. No i to też niesamowicie buduje właśnie też charakter człowieka, a jeżeli później się już udało takiemu piłkarzowi wrócić, dojść do swojej formy poprzedniej, potem do jeszcze wyższej, no to też fajnie budowało w takim piłkarzu pewność siebie, wiarę w własne umiejętności, że skoro taka kontuzja mnie nie zatrzymała, ja wróciłem do wyższej formy, osiągnąłem to, co sobie planowałem, że wrócę silniejszy, powrócę w jeszcze wyższej formie z czasem i tak dalej, i mi się to udało dokonać, więc gdzie są jakieś przeszkody, co mnie właśnie może zatrzymać. No i to spowodowało, że taki w tam perspektywie już miesięcy czy lat, taki sportowiec z tej na tej kontuzji skorzystał, tak to można ująć, a dużo ludzi ma tak, że po prostu sportowców, chociaż ci na samym szczycie to nie, bo tam już, żeby wejść na szczyt, trzeba mieć już określoną mentalność po prostu i siłę psychiczną, mentalną taką, ale wielu sportowców gdzieś właśnie przy takiej kontuzji się poddaje, bo już od razu, to taki fajnie podać właśnie drugą stronę tego, odnosząc kontuzję, już robią sobie inne programowanie, takie bardziej negatywne, w sensie, że już mnie kontuzja zatrzymała, to teraz już nie wrócę do tamtej formy, reszta mi w tym czasie odskoczy, ucieknie do przodu formą, przez tam 3 miesiące czy 4 nie będę mógł teraz grać, więc przez ten czas mógłbym się bardziej rozwinąć, nie wiadomo, czy w ogóle odzyskam pełnię zdrowia swojego i tego typu masa przekonań właśnie gdzieś tam się w głowie rodzi, podświadomości, ona kształtuje charakter, taka właśnie masa przekonań, ona też kształtuje działanie, które wynika z tego charakteru. No i później właśnie tak się dzieje też, że no, piłkarz ta nie może dojść do siebie po kontuzji. Oczywiście to też nie ma co też tak mówić, że zawsze każdemu jednemu się uda, drugiemu nie, bo też kontuzje są różne. Są kontuzje takie bardziej jakby no, cięższe, wrażliwe, że się odnawiają później. Wiele było karier u takich ludzi, którzy jak już raz dostali kontuzję jakiejś tam części ciała, to potem to wracało też często. To też mogło mieć związek z tym, że tak myśleli, że bali się tego, że ta kontuzja wróci i to wracało na przykład. Też nie wiadomo, co tam każdy miał w głowie. Więc to tak, no to też fajny aspekt. Dobrze powiedziałeś, bali się właśnie, dlatego, tak, że się bali, czyli oni tą obawę jakby gdzieś tam sobie stworzyli to pole, które no musiało się w jakiś sposób zmaterializować. No bo tak, to już... ale to tak jest właśnie w sporcie. Tak. Ja sam po sobie widziałem, że ja tam jakieś kontuzji nie miałem ciężkiej, ja tam grałem tam w sumie z kolegami tak amatorsko, nie tam jakoś zawodowo, więc, ale miałem kiedyś kostkę taką w gipsie tam na chyba 3 tygodnie i jak później wróciłem właśnie już do gry, no to też taka była blokada z tyłu w głowie, żeby tam tej nogi nie wsadzać, bo to zaraz też mi kostkę znowu rozwalą, tak dalej. I zauważyłem, że potem mi to już przeszło, ale generalnie też miałem takich kolegów, którzy gdzieś tam się tą nogę bali włożyć, bo coś się stanie i generalnie taki wzorzec wyłapałem już wtedy, że im ktoś częściej o tym myśli i się bardziej boi tego, obawia, że ta kontuzja może przyjść, to coś mu tam się stanie zawsze na tym boisku. Jak nie jakaś kontuzja, to gdzieś tam sobie palca chociaż wybije, czy gdzieś tam, nie wiem, nawet piłką w twarz dostanie mocno, czy w brzuch i tam będzie musiał na minutę czyli odpocząć. Przyciąga to. To tak właśnie działa rzeczywistość. A tacy właśnie sportowcy, którzy w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że mogą kontuzję odnieść, nie kalkulują w głowie, że coś się może stać, co gdzie tam zawsze mogą, są jakby gotowi, aby włożyć głowę tam, gdzie inni nawet nogi nie chcą włożyć, no to im się nic nie dzieje po prostu, no bo nawet o tym nie myślą i są tacy niezniszczalni właśnie, więc to też tak pokazuje właśnie nawet w takim sporcie, czymś prostym, że to jak myślimy właśnie stwarza rzeczywistość, to w ogóle temat piłki, to tam bardzo wiele takich wzorców znalazłem, gdzie te myślenie pokazuje właśnie jak to wszystko działa, nawet taki napastnik, który bramki strzela, snajper typu, nie wiem, Robert Lewandowski czy tam ktośkolwiek inny, to też jest tak często, że jak się ma dobrą pasę, że bramki strzela co mecz i później nie strzeli kilka meczy i taka czarna seria przychodzi tam iluś meczów pod rząd, może nie Lewandowski, bo on strzela non stop, ale u innych napastników, że tam że 5 meczy bez gola, 7 meczy bez gola i to się też bierze stąd, że taki napastnik wychodząc na boisko nie ma w sobie takiej pewności siebie, jak gdy był w formie, że ale jestem w formie, tu bramki strzelałem, to w tym meczu znowu strzelę, piłka mnie sama szuka, to mi spadnie piłka pod nogę, to tam nawet nie muszę się wysilać, bo jestem w gazie, to strzelę, to wtedy te bramki wpadają, a jak ktoś już tam 4 mecze nie strzeli czy 5, to taka w głowie jest blokada, że kurczę, no nie strzeliłem 3., 4, co się dzieje, ta piłka mnie nie szuka. W tym meczu już taka presja znowu rośnie w człowieku, że w tym meczu nie wiadomo, czy strzelę i potem się okazuje, że nawet ma tą okazję, ale piłkę nie trafi dobrze i też właśnie to tak wychodzi, że tej bramki nie może strzelić.
To chyba każdy taki napastnik powie, że to właśnie głównie zależy od tego, od formy takiej mentalnej, psychicznej właśnie, czy ten, okay, czy się gra fajnie, czy nie, więc to też jest taki no fajny proces. Fajne tutaj przykłady właśnie, zobaczcie, bo na przykładzie tej piłki to jest taki temat, gdzie możemy, przynajmniej większość ludzi, jeżeli nie gramy, bo teraz, czy potrafimy do tego zachować dystans emocjonalny? No to myślę, że większość tu, wiem, że kobiet jest dużo, także większość z Was prawdopodobnie w piłkę nie gra i może zachować dystans emocjonalny, bo to jest bardzo ważne, żeby ten przykład mieć, bo jeżeli nie jesteśmy zaangażowani w to emocjonalnie, to możemy na tym przykładzie schedule, taki wzorzec, taki nam podaje to, taki zasadę, tak, działania i teraz my z tej piłki przekładamy to na swoje życie. Tam nam łatwiej zrozumieć, bo nie wchodzi to w nasze emocje, a nasze emocje niestety, ale nam zaburzają no takie racjonalne myślenie, można powiedzieć, tak? Także tutaj widzicie, każda, i to jest bardzo, bardzo ważny punkt, słuchajcie, następny, odnotujcie sobie odnośnie obfitości, że porażka, każda porażka nas wzmacnia. Tutaj Kamil powiedział, że jeżeli, no jest ta druga strona medalu, że będą tacy, którzy powiedzą, i bardzo często jest tak w życiu, że próbujemy odnieść sukces, może próbujemy naszych sił w biznesie, w jakimś, w tym, żeby zacząć pracować dla siebie i zaczynamy wchodzić na tą drogę i odnosimy porażkę. I teraz, jeżeli pójdziesz w tą stronę tego chłopaka, który powiedział, o, kontuzja, dobra, no to już niestety to nie moja bajka, ale może właśnie powinniśmy iść w stronę tego, że okej, odniosłem porażkę, czyli teraz już wiem, o jeden element więcej do układanki mam niż mój konkurent, czy mój, no przeciwnik, nie chcę używać tego słowa, bo to nie mam w naszym życiu przeciwników, też powinniśmy wymazywać takie słowa z naszej przestrzeni, czyli ten konkurent, ten, tak, także ja już wiem jedno więcej, czyli jestem mocniejszy, czyli to mnie wzmocni absolutnie, a nie osłabi. I to następne, czyli taka porażka nas wzmacnia, a nie osłabia. Każda porażka, im więcej porażek ponieśliście, tym wiedzcie, że już jesteście na bardziej wygranej pozycji i absolutnie nie poddawać się, tak? Tak, to się przekłada na wszystkie inne dziedziny życia właśnie, czy to jak sport, czy biznes, na zdrowie, na relacje, też takie związki tam uczuciowe. Dosłownie na wszystko to jest po prostu ten sam wzorzec, kwestia tego, jak my na wszystko patrzymy, kwestia tego, co chcemy. I ja tak polecam, żeby nawet nie definiować rzeczy, że są porażką, jak coś się dzieje, bo to też poniekąd jest taka definicja umysłu, że coś porażką się nie udało. Z jednej strony to też wiele osób powie na przykład na bazie swojego życia, że to, co kiedyś uznawali, że było porażką, po jakimś czasie się okazało, że było największym błogosławieństwem. To myślę, że każdy ma w sobie takie gdzieś doświadczenia, które z biegiem czasu zyskują całkiem inną jakby właściwość i perspektywę. Więc ja tak się staram żyć, że staram się w ogóle wymazać też słowo porażka z własnego słownika. Tylko cokolwiek się dzieje, to staram się tak na to patrzeć, aby wycisnąć z tego tyle, ile mogę. Czyli jest dana sytuacja, staram się nie definiować pod jakimkolwiek kątem, czy jest dobra, zła, właściwa, niewłaściwa, tylko ona po prostu jest, akceptacja i w kontekście tego, co ja chcę osiągnąć, do czego dążę, jak tą sytuację mogłem wykorzystać właśnie na to, żeby iść w tym kierunku, żeby się po prostu rozwijać, więc to też jest taka fajna sprawa, że to też pozwala tak po prostu żyć jakby bez też takiego stresu, napięcia, takiego oporu w sobie, oczekiwania, że bo też dużo ludzi, chyba wszyscy tak mamy w sobie taki też program, że jak za coś się zabieramy, tam cokolwiek, to jest takie gdzieś w nas napięcie, stres właśnie, czy nam uda się, czy nie, i pod taką presją, sami tą sobie presję tworzymy, że mamy z tym właśnie oczekiwania konkretne, że to musi pójść tak, tak i tak, że za jakiś czas musimy być już w tym miejscu konkretnym, żeby to szło fajnie. I to też poniekąd, z tego co ja zauważyłem na swoim własnym przykładzie, to spowalnia, blokuje, ogranicza ten przepływ energii, przepływ obfitości, ponieważ nasze właśnie oczekiwania, nasze nastawienie, to wszystkie to takie napięcie, ten opór, który się wokół tego tworzy, właśnie powoduje takie zahamowanie poniekąd przepływu energii
A im tego mamy w sobie mniej, czyli mniej tych oczekiwań, tylko po prostu świadome skupienie się na tym, dokąd zmierzamy i robienie tego, co można w danej chwili zrobić, mając do dyspozycji takie narzędzie, jakie mamy. To też jest taka fajna sprawa, że nie wszyscy ludzie wiedzą, jak właśnie iść tam w kierunku swoich celów czy marzeń, ponieważ się wielu osobom wydaje, że nie mają tam czegoś, nie mają jakichś narzędzi, właśnie możliwości, żeby to spełnić. Ale ja to tak widzę trochę inaczej, że jeżeli zaczniemy z tym, co mamy w danym momencie, cokolwiek to jest właśnie, jakieś tam kiedyś artyści zaczynali gdzieś w jaskini z patykiem i tam mazali i właśnie po prostu mając dookoła takie narzędzia, jakie mamy, jeżeli z tym zaczniemy, mając sobie właśnie taką pasję, taką świadomą kreację, ten mindset ustawiony, aby iść w tym kierunku właśnie realizacji obfitości, wygenerowania, to siłą rzeczy jako następne kroki będą się pojawiały takie okoliczności, gdzie tych narzędzi nam będzie przybywać właśnie, bo to się będzie ta cała ścieżka rozwijała i to też właśnie tak fajnie polecam, aby iść w tym kierunku, żeby tak sobie jakoś tak mentalność też w sobie wypracować, aby patrzeć na rzeczy tak, że cokolwiek właśnie jest, to cokolwiek mamy, to jakiekolwiek mamy narzędzia, żeby to jakiekolwiek jest doświadczenie, czy negatywne, czy nie, według umysłu, to żeby to wykorzystać jako taką okazję do wzrostu, taką trampolinę, która nas może w górę wystrzelić, to tak samo, jeśli chodzi o sytuację na świecie obecnie, to wielu ludzi to widzi jako zagrożenie, tak się może odnosić też do takich globalnych spraw, zagrożenie, jakiś kryzys, niepewność i tak dalej, a ja na to patrzę tak, nie tylko ja, zresztą cała masa ludzi też, że to jest po prostu fenomenalna szansa do dokonania w sobie przeskoku takiego ewolucyjnego, żeby wyjść na wiele wyższy wymiar świadomości, tak samo indywidualnie, czy tak jako rasa ludzka, czy te wszystkie takie kryzysy obecne to są okazją do po prostu wzrostu, więc tak po prostu polecam taką filozofię, można to tak nazwać, życiową obrać, żeby tak podchodzić do tematu. No tak, bo to jest takie, tutaj po angielsku to jest takie przysłowie, czy powiedzenie raczej, że based na te pójście w kierunku tych swoich celów, based on what you want, not on what you have, czyli to właśnie nie na tym, opieraj się na tym, co ty chcesz, a nie na tym, co masz. No bo to jest to, że na przykład mamy na koncie, nie wiem, 5000 złotych, funtów czy tam dolarów, no i tak się zastanawiasz, jaki ja mogę samochód kupić za 5000. No i masz określone samochody w tej cenie, tak? Natomiast nie tędy droga. Zobacz, co ty chcesz, zobacz ten docelowy, czyli na tym based, czyli opiera się na tym, co ty chcesz. I teraz jak już będziesz wiedział, co chcesz, podejmiesz decyzję, co chcesz, no to cały świat ci to resztę całą zmaterializuje, o tych narzędziach, o których mówiłeś. Narzędzia. My mamy, bo teraz my wychodzimy z umysłu, podchodzimy do tego. Staramy się ogarnąć to naszym umysłem, czyli mam do dyspozycji to, to, to i to, dlatego że, ale zobaczcie, w jakim małej przestrzeni świata my doświadczamy, a wszechświat nawet nie jesteśmy w stanie ogarnąć, wyobrazić sobie, podejrzewam, wiecie, 4 mi przyszło teraz, pokazało się, to może nawet 4% nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a cała reszta, całe te 96% jest poza za naszym polem, poza za naszymi zmysłami, tymi, co mamy do dyspozycji. Nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, jakie zdarzenia mogą nastąpić. Zresztą cofając się w naszym życiu do tych okoliczności, gdzie to się wydarzyło i tak analizując to, to właśnie coś spadło z nieba, jak to mówią, tak? Dosłownie, to spada z nieba, słuchajcie. Tylko trzeba się na to otworzyć, tak zupełnie. Musi spaść, bo jeżeli się przez dłuższy czas utrzyma pewną wibracje, energetykę, pewien stan świadomości, no to siłą rzeczy tego typu takie właśnie niespodzianki, fajne prezenty od wszechświata, one muszą przyjść, ale tu też jeszcze fajnie wspomnieć do tego, że właśnie ważna jest rola przekonań, o tym mówiliśmy ostatnio, ale no to jednak jeśli mówimy o kreacji, obfitości, no to przekonania są wszystkim, po prostu wszystkim, co jest ważne tak naprawdę, no bo nawet tak trzymając się tej obfitości finansowej, to nawet taki przykład tego, że jak postrzegamy dane kwoty finansowe, bo na przykład dla niektórych 10 tysięcy to może być bardzo dużo, albo 100 tysięcy bardzo dużo i ma się takie przekonanie, że to jest dużo, że jest to ciężko osiągnąć, że to trzeba na przykład, żeby tyle osiągnąć, to trzeba tam nie wiadomo ile lat przepracować, jeszcze tam może ciężko przepracować i tak dalej, więc siłą rzeczy
takie przekonanie, a może być ich jeszcze podobnych przekonań o wiele więcej, ona powoduje, że poniekąd ta taka dobroć wszechświata, te takie prezenty zsyłane mogą przyjść wolniej, ciężej, no bo sami nie dopuszczamy do siebie, żeby pewne rzeczy przyszły łatwo, ponieważ nie wierzymy, że tak może być. Widzimy coś, rzeczy jako, że są ciężkie, trudne, wymagają czasu i tak dalej, więc to też tak fajnie sobie uzmysłowić i tak samemu sobie się przyjrzeć, że tam cokolwiek chcemy wykreować w swoim życiu, jakąkolwiek obfitość, czy to finansową, czy jakąkolwiek inną, to żeby tak zweryfikować swoje przekonania na temat tego, jak to postrzegamy, czy to jest coś ciężkiego, czy trudne, czy właśnie to wymaga mega wysiłku, no bo dopóki tak będziemy to postrzegali... Jakie ograniczenia mamy. Tak, to mhm. bo przekonanie albo nas ograniczy, jeżeli jest takie właśnie jak w tym przypadku, że coś trudnego, ciężkiego, niemożliwego, nie dla mnie i tam, no to wiadomo, cała masa, albo nas otworzy na tą manifestację obfitości, jeżeli uznamy, że to jest łatwe, płynne, że ja zasługuję, że mi się należy, że ja jestem w stanie, że wszystko mnie wspiera, żeby mi to dać, no bo to nawet takie finanse, to dla kogoś 10 tysięcy czy tam 100 tysięcy to jest coś ciężkiego i to jest jego rzeczywistość, no bo tak po prostu zarabia wiele mniej i nawet tyle nigdy pewnie nie zarobi, ale z drugiej strony w tym samym czasie istnieją ludzie, którzy taką kwotę wydają na jakieś obiady jedne tam, mm-hmm. jakieś tam milionerzy czy na jedną imprezę, więc i to też jest prawdą właśnie w tym świecie, no bo są tacy ludzie, którzy tak te pieniądze postrzegają, czy gdzieś tam na jakiś tam prezent drobny taką kwotę przeznaczają, więc to nie jest tak, że to jest zdefiniowane z góry, że te 100 tysięcy przysłowiowe jest ciężkie i jest trudne, tylko jest to akurat trudne dla tego, kto tak to widzi po prostu, no bo mm-hmm. być może tak po prostu żył do tej pory, czy taką miał pracę, że to było ciężkie, ale dla kogoś innego to właśnie jest całkiem odwrotnie, więc też warto pod tym kątem patrzeć, że każde przekonanie jest tak naprawdę nasze własne i jest czymś takim też no, względnym i neutralnym po prostu. I jak my na wszystko spojrzymy, to takim też pomagamy się stać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo dużo ludzi się na tą obfitość otwiera, ale mimo wszystko nie rozpoznaje w sobie albo nie pracuje też nad tym, aby takie najważniejsze przekonania jakoś sobie zweryfikować i je przetransformować, żeby bardziej nas otworzyły na obfitość. Mhm. Tak. No trzeba też nam wiedzieć, że ta sama ilość energii jest potrzebna do wytworzenia małej kwoty i dużej kwoty. Czyli tyle samo we wszechświecie potrzebujemy energii do 10 tysięcy, czy na przykład do miliona, czy do 10 milionów. To jest tylko kwota, czyli to nasze wyobrażenie. To jest wszystko ten sam proceder, jest związany z tym wytworzeniem tej kwoty. A jaka to ma być kwota? No to już my sobie piszemy. Już my sobie wyobrażamy, ale proceder, energia zużyta do tego procesu jest identyko ta sama. Czyli to my określamy, jaką mamy kwotę, do czego nam jest to potrzebna i jak chcemy to wykorzystać zupełnie od nas oczywiście pewnie. Tak, tak, dokładnie. To też taki przykład właśnie z piłki można podać, że jak zarobki piłkarzy na przykład to generalnie nawet tu w Anglii, lidze angielskiej, to tam największe gwiazdy zarabiają tygodniowo około tak mniej 300 tysięcy funtów, to na złotówki razy 5 to jest tygodniówka rzędu 1,5 miliona złotych. Okay. I to komuś, to tak właśnie w Polsce tak pracuję w tak normalnej, takiej średniej, ze średnią pensją, to się nawet jakby pomyślał o takiej kwocie 1,5 milionów złotych, to nawet nie jest w stanie sobie siebie wyobrazić, że ma taką kwotę, bo to jest jakiś taki pułap już za wysoki, że to nawet nie dopuszcza do swojej wyobraźni, że takie pieniądze można mieć. A z drugiej strony taki piłkarz właśnie nawet może ten tam piątek minie, kiedy ta wypłata, to te co piątki przychodzą, minie, on nawet sobie nie zda sprawy, że w tym tygodniu tam mu wypłata wpłynęła, bo już ma tyle tych milionów, że konta nawet nie sprawdza, tam jeszcze tam wpływy ma z reklam, nie reklam i dla niego te 1,5 miliona złotych... Albo tam... na przykład oszczędza, bo musi samolot kupić za 30, słuchajcie, 8 milionów i tam dużo wydatków ma i wciąż te pieniądze uciekają i mówi, oj, dzisiaj teraz muszę parę tygodni pooszczędzać, bo tam samolot czeka na mnie, tak? Czyli tak. No każdy ma swoje zabawki. Tak, no dokładnie, właśnie, no tak mm-hmm. wygląda. No. A i taki piłkarz tam sobie też, wiadomo, tam ciężko trenuje, gra, bo to też jest stres wielki, więc to też mm-hmm. nie ma co bagatelizować, że to jest łatwa praca, ale mimo wszystko im bardziej podchodzi do tych tematów pieniędzy na takim luzie, że one są i on tam sobie gra w piłkę i te pieniądze mu przychodzą, to bardziej się na to taki przepływ od tej obfitości finansowej otwiera, że te potem już wyższe kontrakty coraz dostaje, ma propozycje, reklamy, nie reklamy i po prostu nie główkuje nad tym, żeby jakoś tam te pieniądze zdobyć, tam nie dwoi się, nie troi, żeby ich tam namnożyć,
tylko po prostu on gra w tą piłkę, nad tym się skupia, tam się przykłada, wiadomo, bo to też jest ciężka, ciężka praca, bo treningi są ciężkie, odpowiedzialność presja, no ale te pieniądze się jakoś pojawiają, po prostu nie ma też w swojej głowie takich jakby ograniczeń, barier, takich ścian, że właśnie tych takich przekonań, że to jest niemożliwe. No a skoro tak jedna osoba może zrobić, czy tam setki, tysiące, miliony, bo to na ziemi, jak się uwzględni sportowców, tych milionerów w ogóle z biznesu, to jest tych ludzi, to są miliony już, więc dlaczego to nie może być prawdą dla każdego tak naprawdę po prostu, no to już kwestia, no, jak na to patrzymy. Skalkulowali, że jest tych ludzi 1% dopiero, wiesz, także no jest dużo to ludzi. To tak sporo będzie, no to będzie tak, 1%, tak. To jest... 1%, ale widzicie, zobaczcie, jak mało ludzi sobie pozwala na to myślenie, tak? Teraz ja tutaj widzę, że w najbliższych latach, jeżeli nie powiedzieć roku, to będzie wybuch tych milionerów. Znaczy już jest, tak? Bo zobaczcie, co się na internecie dzieje. To wszędzie mamy szkolenia, gdzieś pojawiają się. Teraz mi przychodzi ten Robbins, tak? Tony Robbins. I tym podobni, także to już w takich, w dużych ilościach jakby ludzie, którzy uczą, pokazują innym, że to jest jednak możliwe, żeby się nie ograniczać, bo oczywiście każdy z nas może i będzie i jest już milionerem, tylko po prostu trzeba to otworzyć się do tego. Tak, no bo to jest też przejaw obfitości finansowej, obfitość finansowa to jest jeden z przejawów obfitości tylko, więc to też warto na to tak spojrzeć, że to nie jest coś najważniejszego, że tylko na tym się skupiać, no ale pracując nad tym tematem właśnie finansowej obfitości, automatycznie też fajnie nam się cała podświadomość zmienia, transformuje. Po to też, żeby łatwiej było w innych aspektach życia z obfitością, ponieważ no to już ten taki mindset, jak się ustawi pewien taki wzorzec właśnie tego umysłu, to później też jest łatwo osiągać w życiu jakieś tam, jakiekolwiek inne tematy związane też z obfitością, więc to też tak na to fajnie spojrzeć, że to nie jest tak, że tylko obfitość finansowa jest ważna, ale to ona w dużej mierze pomaga otworzyć się w ogóle w tym życiu tutaj na obfitość wszelką. Tak, no przede wszystkim trzeba sobie pozwolić na to, jakby otworzyć się do tego myślenia i pozbyć się tego przekonania, jeżeli ktoś jeszcze ma, że to jest coś złego, te blokady, tak? Blokady, ale to już dzisiaj może następnym razem te wszystkie blokady, które w sobie może, czyli pozwolenie sobie, że ja przyszedłem tutaj też żyć w tej obfitości, bo dlaczego nie? Ostatnio gdzieś tak usłyszałam taki kawałek właśnie rozmowy, a co ty myślisz, że Stwórca mnie tu zesłał na ziemię, żebym ja tu i patrzył na mnie, jak ja tu cierpię i płaczę i w ubóstwie żyję? Naprawdę myślisz, że tak? No, chyba nie. No. Czyli dla każdego z nas jest przygotowana ta pełna obfitość. I teraz, no wiadomo, że przyszliśmy z jakimiś programami, z jakimś planem tutaj działania i każdy z nas no, przechodzi tą drogę, ale to jakby powinniśmy być tego świadomi. Ja na przykład, no teraz jestem w tym procesie pracy nad obfitością i też dzielę się z tym właśnie poprzez kursy, ale zastanawiałam się niedawno, bo ja uczę się z Babem Proktorem, to jest jeden z milionerów, a ja bym powiedziała, że z miliarderów, wiecie, on chyba już jest miliarderem, ale się o tym nie chwali. I nawet w swoich wykładach mówi, wiecie, ja nie zwracam uwagi, ja nie przykładam wagi do pieniędzy. No, on wie, że płyną te pieniądze i mówi, wiecie, prawdopodobnie jak śpię, to więcej zarabiam niż teraz do was mówiąc, dlatego że jak śpię, to rynki azjatyckie są pootwierane i tam więcej kasy mi przybywa, bo tam jest większe, wiecie, więcej ludzi, większe zagęszczenie, więcej tych jego zwolenników, naśladowców, którzy po prostu korzystają z jego tych programów i więcej mu wtedy kasy spływa niż tutaj jak on śpi, tak, przepraszam, jak pracuje. Także to też jest fajne. I też uczy, że jak najwięcej nie powinniśmy podchodzić do pracy jako do obfitości, tak? Przepraszam, to nie praca ma nam dać, praca ta nasza pasja, obfitość. Mamy żyć z pasją, to też trzeba, jak można to połączyć, to jest idealne partnerstwo, pasja z tą obfitością, ale nie po co w ogóle, po co sobie zawracasz głowę? To ja kiedyś tam o lekarzu właśnie mówiłam.
Tak, ale właśnie wiesz co, bo generalnie obfitość to jest nasza energia, to jest obfitość prawdziwa, nasze pole energetyczne, nasza wibracja właśnie, że to stąd wychodzi wszelka obfitość i właśnie także nasze działanie, bo jeżeli to działanie jest oparte na pasji, na tym, co jest zgodne z nas, no to siłą rzeczy ono będzie kreowało tą obfitość w życiu, bo to też sporo osób postrzega obfitość jako coś, co do nas ma przyjść z zewnątrz, że ma nas to zalać, tą obfitość, tam właśnie, czy to właśnie pieniądze, czy tam cokolwiek innego, czy to jest coś, co my mamy właśnie, czego oczekujemy, że to z zewnątrz przyjdzie i mamy to swoją właśnie pracą wygenerować. Niektórzy ludzie mają takie też programy, że ta praca musi być ciężka i tam nie wiadomo ile lat, i żeby to się udało, ale tak naprawdę patrząc na te takie tutaj już kosmiczne prawa, na to, na naturę świadomości i tak dalej, to cała rzeczywistość jest pełna obfitości, ona po prostu jest wypełniona obfitością i nawet brak czegoś też jest obfitością tego drugiego biegunu, bo jeżeli nawet zdrowie jest obfitością z jednej strony, to choroba też jest obfitością, obfitość choroby może być, brak zdrowia jest obfitością choroby, więc obydwa bieguny są jakby obfitością, tak samo właśnie obfitość biedy może być, no to jest w tej ziemi, na naszej ziemi tutaj ta bieda też zamanifestowana obficie dosyć, obfitość właśnie bogactwa, że po prostu obfitość jest wszystkim tym, co my powołujemy do swojej rzeczywistości. Potencjały wszystkiego są cały czas w przestrzeni dookoła nas aktywne, czekają tylko na to, aż po nie sięgniemy, ale żeby to właśnie robić, to należy, tak ja to odczuwam i odbieram, w sobie dojść do takiego stanu świadomości, do takiej energii w sobie, do takiego połączenia właśnie ze źródłem też, żeby naturalnie takiej też pracy z podświadomością, z tym systemem przekonań, wszystkich tych właśnie programów różnych, tak to fajnie oczyścić, zharmonizować i tak się otworzyć, aby naturalnie nasza energetyka, nasza wibracja, nasze pole, ten nasz torus serca, to połączenie ze źródłem, które właśnie samo źródło jest obfitością wszystkiego, naturalnie się przejawiała w świecie, żeby ona wychodziła z nas. I po prostu te wszystkie takie rzeczy, które chcemy, jak właśnie, czy to pieniądze, czy zdrowie, czy tam miłość, cokolwiek innego, szczęście, to one będą tylko takim zewnętrznym, no właśnie symbolem, to manifestacją tego stanu świadomości, stanu naszej energii, który jest w nas. To też takie jest, myślę, fajne spojrzenie na to, że obfitość nie jest czymś zewnętrznym, co przychodzi z zewnątrz, tylko jest to po prostu stan naszej świadomości, nasza energia, nasza wibracja, jaką sobie mamy i jeżeli w sobie dojdziemy do takiego stanu, go wypracujemy, to wtedy siłą rzeczy to się zacznie naturalnie w naszym życiu ta obfitość pokazywać, wypełniać i tak dalej. Więc to też taki fajny wkrótce jest moim zdaniem. Bardzo fajną rzecz tu powiedziałeś, że obfitość jest we wszystkim, czyli obfitość jest w bogactwie i obfitość może być w ubóstwie. Czyli to my mamy zdecydować, którą obfitość zapraszamy do naszego życia. Tak, dokładnie. No, obfitość pięknie. Cierpienia może być na przykład. Życie obfite w cierpienie, no to, bo ktoś tam wybrał sobie, no to też ma obfite życie. No i generalnie jak tak sobie gdzieś przejdziemy gdziekolwiek na dwór, czy spojrzymy wokół, to przejawów obfitości znajdziemy wszędzie. To może być jakiś kwiat, który kwitnie. To jest obfitość właśnie z tego kwiatu, zapach kwiatu, to słońce, pogoda, cokolwiek, śmiech jakiejś osoby, która idzie na ulicy, się śmieje. To już jest jakby nam przeświat daje tam obfitość uśmiechu, że my w każdym momencie życia jesteśmy poniekąd bombardowani przez wszechświat różnymi formami obfitości. Tylko kwestia właśnie, żeby też w sobie się dostroić do tej obfitości, to pomaga w tym to, aby zacząć ją zauważać dookoła siebie, w takich właśnie nawet prozaicznych chwilach, jak powiedziałem, właśnie gdzieś tam w jakimś kwiecie fajnym, w uśmiechu człowieka innego i tak dalej. I wtedy po prostu nasza świadomość jest skupiona na tym, że obfitość jest po prostu dookoła nas. A wiadomo, to prawo właśnie tak działa, że na czym się skupiamy, tego powołujemy więcej do swojej rzeczywistości. Więc jeżeli zaczniemy postrzegać obfitość tak, że ona już jest w naszym życiu właśnie w takich małych rzeczach, w małych szczegółach, tam gdziekolwiek, jakaś muzyka może fajna lecieć, tam nie wiem, kot może sobie tam przejść, to też jest obfitość taka, takiego spokoju właśnie i tak dalej. I to wtedy im więcej będziemy je widzieć w takich małych rzeczach i się na niej skupiać, a także być za nią wdzięcznym, bo to też jest ważna sprawa, ta energia wdzięczności, że jesteśmy wdzięczni za to, że w swoim życiu dostrzegamy, zauważamy obfitość, że ona jest właśnie w takich małych rzeczach, to siłą rzeczy będziemy też się otwierać na to, aby stwarzać ją, kreować, przyciągać w jeszcze większym stopniu, w tym, czym tam już konkretnie chcemy. Więc to jest fajna sprawa. A jeszcze inna rzecz to jest to, aby umieć docenić obfitość u innych ludzi, być też wdzięcznym za to, bo to też
jest pole do pracy nad sobą, bo mamy w ludziach też często w sobie taką zazdrość, właśnie taką cechę zazdrości, że jak ktoś osiąga jakikolwiek sukces, czyli udało mu się w swoim życiu wygenerować jakąkolwiek tam obfitość, to też mamy w sobie często taki nawyk, program właśnie reagowania, że albo zazdrościmy, albo jakoś tam ocenimy niewłaściwie i tak dalej. A jeżeli nauczymy się doceniać to, że komuś się udało w tym życiu tą obfitość wygenerować, być też wdzięcznym za to, że ten ktoś może w swoim życiu obfitości doświadczać, bo też pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jednym, nie ma tego dzielenia między mną a tym człowiekiem, że po prostu to jest jedna świadomość, więc jeżeli ja jako ten aspekt świadomości dostrzegam obfitość w życiu innego człowieka, czyli innego aspektu tej samej świadomości, de facto we mnie samym tak naprawdę, jeżeli ja ją dostrzegam i jestem za nią wdzięczny, to siłą rzeczy na poziomie tym właśnie tam kwantowym stwarzania moja uwaga tam idzie na tą obfitość, ją widzi, jeszcze jest wdzięczna za to, czyli otrzymam jej jeszcze więcej, czyli widząc obfitość w życiu kogoś innego, automatycznie otwieram się na to, aby ona wpłynęła do mojego życia, jeżeli już to oddzielenie tam chcemy na siłę. Gdzieś właśnie to też jest fajna sprawa, bo ten taki program właśnie zazdrości, no tak w skrócie mówiąc, to jest bardzo też taki popularny, więc to też tak polecam, aby po pierwsze widzieć obfitość gdzieś na zewnątrz właśnie w takich małych rzeczach, w prostych momentach takich prozaicznych, a po drugie widzieć ją i być wdzięcznym w życiu innych ludzi, to też nas otwiera wszystko na tą obfitość. To też taka ważna sprawa, myślę, to jest. O, czyli widzicie, czyli zaczęliśmy od tego, że tutaj jesteśmy przygnębieni takimi znakami z zewnątrz, tak, że coś nam się pokazuje, czego nie akceptujemy, czego nie chcemy i jakby babrzemy się tutaj w tym, a tutaj widzicie, już myślę, że na zakończenie kończymy tym, że mamy tą obfitość, u kogoś zauważamy, czyli ściągamy z zewnątrz te pozytywne rzeczy, piękne wszystkie i patrzymy to jako na swoje przejawienie, jako coś, co w tym przejawieniu, bo przecież zobaczcie, to co Kamil mówi, no wszyscy jesteśmy jednym, czyli ta sytuacja, która, do której się skłaniamy, do której idziemy, którą zauważamy, jest tym naszym przejawieniem, czyli w tym przejawieniu mi się udało. To teraz tylko przyciągnąć do siebie, przełożyć to na siebie, skopiować, tak? Wyświetlić to i zrobić cień i po prostu schodzi na mnie. Także... Tak, no tak działa rzeczywistość właśnie. No to też ta już wyższa świadomość też świętego wymiaru. Ja tam myślę, że tak, jak tak o nowej Ziemi sobie pomyślimy, o tym przyszłym systemie, o naszej przyszłej cywilizacji, to tak to będzie funkcjonowało, że jako ludzie będziemy mieć taki stan świadomości, że jakby wyplewimy z siebie, wykorzenimy te takie wzorce, tej takiej zazdrości, w sensie, że no właśnie jak ktoś komuś się udaje, to wtedy jesteśmy, nam jest źle, że tak powiem, a będziemy po prostu działali zupełnie inaczej, będziemy po prostu doceniali, będziemy wdzięczni za to, że innym ludziom wychodzi, będziemy też ich wspierać, pomagać, aby im wychodziło. Tak samo to będzie przychodziło do nas, ze strony innych ludzi, czy także ze strony samej tej jakby już współpracy wszechświata, jeśli chodzi o to dostarczanie obfitości. I to też pomoże taki stan świadomości, też już zbiorowy bardziej, pomoże też fajny system stworzyć, no bo jeżeli tak tutaj uwolnimy się z tych takich kajdan tego systemu i też ta świadomość nasza wzrośnie, też te dzieci, które teraz są nastolatkowie, może bardziej dojdą do tego głosu wewnętrznego w sobie, tych pomysłów, tej wiedzy, co tu mogą w ten świat wprowadzić, no bo ja myślę, że to masa tej młodzieży ma w sobie takie informacje, wiedzę, projekty, jak właśnie ten system nowy wprowadzać na poziomie, czy to finansowym, właśnie gospodarczym, jakim tamkolwiek, świat nauki, to taki będzie fajny boom wtedy właśnie tej takiej obfitości, że tu każdy będzie miał taką rolę do odegrania i w sobie taką też będzie chciał cegiełkę dołożyć, aby tą taką zbiorową obfitość wykreować, no i to też otworzy nas bardziej taki stan świadomości zbiorowy na taką współpracę bardzo, na takie braterstwo, bardziej na takie też podążanie w jednym kierunku, aby ten taki fajny system stworzyć, no a to warto robić, taki potencjał tej nowej ziemi budować poprzez właśnie obecnie pracę nad samym sobą, w sensie, żeby się samemu otwierać na obfitość właśnie we własnym życiu. Im więcej ludzi to robi, tym później będziemy bardziej gotowi, żeby jako zbiorowość już takie wspólne robić jakieś tam projekty i budować po prostu nową cywilizację. To też taka jest fajna sprawa. Ja już myślę, że jedną nogą to tam jesteśmy, wiesz, no przynajmniej tak, ja tak odczuwam. Bo zobaczcie, przyciągamy do siebie to, co chcemy. Jeżeli już zaczynamy żyć świadomie i nie pozwalamy tym rzeczom, których nie akceptujemy, czy nie chcemy widzieć swojej przestrzeni,
nie angażujemy się do tego emocjonalnie i nie poświęcamy do tego uwagi. Teraz no wiecie, co się dzieje, tak, z tymi szczepionkami, temat bieżący. No i po prostu przychodzi, pojawiają się też w mojej przestrzeni te rzeczy i ja nie, wiecie, ja już zauważyłam, już nie wywołuje to we mnie emocji, tylko po prostu przychodzi jaka goła informacja. I po prostu przechodzi przeze mnie i bez emocji, bez mojego zaangażowania płynie sobie dalej. Czyli po prostu nie znalazło, o widzicie taki stateczek teraz mi się to, bo u mnie to ta fantazja na bieżąco idzie, więc taki stateczek, tak, z tym szczepionką nie znalazło momentu zaczepienia, czyli nie ma już żadnego triggera, żadnego takiego wywoływania jakichś emocji, strachu, z jakiegoś, no tam, no, no kompletnie, bezemocjonalnie do tego i po prostu przeszło i odeszło i to odpłynie. Będzie jeszcze kilka prób. Ja wiem, bo już miałam kilka prób, także już tak się upewniają, czyli wyższe moje ja upewnia się z każdej strony. A to może ją jeszcze z tej strony załatwimy. Zobaczymy, czy tutaj zadziała. No i jeszcze może przyjść, czyli ja, o kurczę, no bo jeszcze to mogą być różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe, gdzie my jesteśmy bardziej emocjonalnie z czymś związani i pamiętajcie, że tak my sobie właśnie ten świat tworzymy z wyższego pola właśnie, tak? Próbujemy się, ale jak już słuchajcie, z żadnej strony nie ma dostępu, czyli rzeczywiście upewniają się, nasze wyższe ja upewnia się, że na pewno to nie jest twoja bajka, na pewno ty nie masz z tym już problemu, już to przerobiłaś sobie, no to mówią, dobra, to już my odpływamy. Ja właśnie sobie w ten sposób wykreowałam te maseczki w tej chwili, wiecie, w New Jersey od ubiegłego piątku. Nie ma maseczek. Ja już chyba wspominałam to, czy nie? Nie, nie wspominałam, bo ja się dowiedziałam o tym, żeby było weselej w poniedziałek. W ten poniedziałek albo we wtorek. Czyli jeszcze jak ja chodzę sama do sklepu, to chodzę bez maseczki. Ale w związku z tym, że moje dzieciątka są troszeczkę takie, wiecie, przez ten system, no niestety w szkole jakby bardziej uprasowane do tego, żeby no nie robić sobie kłopotu, a może one mają rację, po prostu założą sobie, przejdą po sklepie te 10-15 minut, wychodzą i bez żadnego stresu, bo jednak te energie od tych ludzi, no były ciężkie, tak, ja musiałam przez to przechodzić, ale myślę, że teraz mam dobry pancerz dzięki temu. I słuchajcie, i nagle ogłosili, że nie trzeba w New Jersey nosić maseczek. W New York noszą po 3 maseczki na raz, plus, dosłownie, nie przesadzam, to nie są żarty, 3 maseczki plus jeszcze ta plastikowa ochrona na to i to widać, bo jedna maseczka jest ta, wiecie, chirurgiczna z tym niebieskim, a później jeszcze z materiału takie na to nakładane, bo swojego czasu zalecili. A u mnie nie trzeba i ja teraz chodzę do sklepu, nadal jestem jedyną osobą, która nie ma maseczki, ale już zupełnie nikt nie może mi zwrócić uwagę, widzicie? To po prostu, no przecudowna kreacja uważam. Tak, ale wiesz co, fajnie powiedziałaś o tym właśnie, że jak te tam tematy szczepionkowe, jak one już przez ciebie po prostu wchodzą i wychodzą, przepływają, że już ciebie tak jakoś nie ruszają, nie angażują, to też właśnie zwróć uwagę, bo podobnie jak u ciebie, to podobną rzecz, podobne zjawisko zaszło u wielu ludzi, wielu pewnie milionów ludzi świadomych na całym świecie, że przez ten czas właśnie obecny tak te osoby wszystkie w sobie się rozwinęły, wzniosły wyżej, aby tego typu takie rzeczy, jak te informacje takie ciężkie z zewnątrz już tak nas nie ruszały, to pomyśl sobie, że jak jeszcze zanim to wszystko się zaczęło tam półtorej roku temu, i ten okres tak właśnie zleciał do dzisiaj i to wiele ludzi definiuje jako coś takiego złego, ciężkiego i tak dalej, to tak samo jak z tymi kontuzjami, co mówiliśmy na przykład, że tak na to można patrzeć, ale zobacz, że gdyby to się nie wydarzyło i byśmy się cofnęli teraz do tego właśnie okresu przed, gdyby ten rok minął, że tam nic się nie stało i dalej byśmy byli w takim stanie świadomości, jaki mieliśmy wtedy, to jakby takie rzeczy teraz na nas podobne, o podobnej jakby takim też sile rażenia energetycznej, takim niskim wibracyjnym w nas wchodziły, to byśmy nie mieli w sobie takiej jeszcze umiejętności, zdolności, aby to przez siebie wypuścić od razu, żeby to nas jakoś nie ruszyło, tam gdzieś się w nas nie zahaczyło. Więc zobacz, jak przez ten czas, te wszystkie wydarzenia nam służą pod tym kątem rozwoju świadomości, że wzmacniają naszą taką wewnętrzną moc, wewnętrzną tą suwerenność i wolność, że my jesteśmy zdolni
już na takie rzeczy nie reagować, że one nas jakoś nie ruszają, tylko po prostu przechodzą przez nas i tyle. Bo, więc to jest fajna sprawa, aby też na to tak spojrzeć, że ten cały okres taki obecny, chaotyczny, to co było, jest i pewnie będzie jeszcze, to jest właśnie po to, aby odkryć w nas, żebyśmy sami odkryli w sobie tą taką wewnętrzną moc, niezależność, że cokolwiek nam z systemu przychodzi z zewnątrz, to nie jest w stanie na nas wpłynąć, bo mamy w sobie taką siłę i moc decydowania, więc siłą rzeczy te wydarzenia, one nas budzą potencjał świadomości, są też po to. No i też kwestia właśnie na to, tego też, żeby na to tak spojrzeć, no bo to też właśnie jak z tymi kontuzjami, jedna osoba może patrzeć na to, że to jest tragedia, koniec świata, nieszczęście, już nic nie będzie takie samo i już tej kariery piłkarskiej nie zrobię, albo właśnie to, że wrócę silniejszy właśnie, więc to też tak polecam na to patrzeć pod tym kątem, żeby to wszystko, co się dzieje, to jest po to, żebyśmy my tą świadomość mogli wyżej znieść, a wiadomo, że najszybciej się uczymy wtedy, jeżeli jest największe wyzwanie, takie największe jakieś takie intensywne zagęszczenie, bo wtedy po prostu tak samo jak spływanie, jak się kogoś tam wrzuci na głęboką wodę, to się szybciej nauczy pływać niż tam w brodziku jakimś, więc to też tak fajnie na to spojrzeć. No miałam takie doświadczenie w swoim życiu. Słuchajcie, to co, bo my tak możemy bez końca jeszcze. Dziękuję Ci ślicznie, Kamil, za spotkanie. Myślę, że wyciągniecie dla siebie. Miłego weekendu wszystkim życzę. Jeszcze raz przypominam, piękne książeczki. Może ja się skuszę i kawałeczek Wam tam przeczytam. Mam już teraz swoją kopię, także wiecie co, no na pewno jest cudowna. Nie czytałam jeszcze, kawałkami tylko. Ze dwa kawałeczki tam i już te dwa kawałeczki były cudowne. Także czy jesteście tutaj w Stanach i ode mnie, czy jeszcze się nie wyposażyliście w te książki, także serdecznie polecam. No i co, do następnego w takim razie. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Beato. Też dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów. No i do następnego. Myślę, że tam jakoś wkrótce nagramy kolejne nagranie. Super. Dzięki. Na razie. Miłego weekendu. Pa, pa.